Dobra. Boże, naprawdę musi podwójnie słychać. A teraz? Awans. Mamy awans. Gratulacje, dzięki swoim imponującym osiągnięciom Alvaro zyskał awans na stanowisko reporter śledczy. A także premię w wysokości 1552. No to super, to się cieszę. Gazety sprzedają się dobrze, ale to nie wystarczy. Twoim zadaniem jest wygrzebywanie wszelkich interesujących informacji i podać je publice. Jeśli jednak zaczniesz grzebać zbyt głęboko, możesz znaleźć coś, czego nie będziesz mógł unieść. Z drugiej strony, jeśli nie będziesz dość dociekliwy, nie będziesz nadawać się na reportera śledczego. Granica jest cienka, ale musisz stale po niej kroczyć. Jeść, pobiegać. Posiadać lokal! Posiadać lokal! On chce posiadać lokal. Zapłać rachunki. Masz za mało kasy, by posiadać lokal. Pojebało cię. Nie będziesz posiadać na razie lokalu. Graj w grę komputerową, graj w gry komputerowe. Tuni, Ishla Zuzonk. Dobra, już dobrze. Na spokojnie. Proszę nie marudzić. Spaghetti zjedz sobie. Klaustrofobiczna jest ta kuchnia. Straszna. Alvaro ukończył osiągnięcie związane z umiejętnością gotowania. Długo nie zapomni tego osiągnięcia. Osiągnięcie gotowanie. Kucharz. Kuchmistrz przygotowuje co najmniej 50 posiłków. Zatem doskonale potrafią znaleźć się w kuchni. Potrawy, które przygotowują, są smaczniejsze dla tych, którzy ich próbują. Spoko. Nice. Jest git. Śpi. Śpi. Zamknij oczy, śni. Śni. Śpi. Gramy w czwórkę trochę i powiem wam, mimo wkurzania się, da się grać w czwórkę, tylko podstawkę. I nawet mi się podobało. Więc będziemy grać częściej w czwórkę. Niż raz na ruski rok. Nie ma problemu, Seba, witaj. Dopiero co zaczęliśmy live'a, więc dużo nie straciłeś, był tylko awans. Obecnie jest na 6. poziomie dziennikarstwa. I musi rozwinąć charyzmę. Ćwicz przemowy. Gazeta Voni, hey, Kala Bija Vola. Brunsel Fwanslip, Kabuna
i pisanie. Weźcie sobie jakąś gazetkę albo książkę, albo róbcie sobie coś w czasie. Jak widzicie, wszystko trwa. Do jutra może się nauczyć. A czekajcie, wiem co zrobię. Kupię nagrodę. Co robisz? Kupię tą nagrodę, bo ja zbieram na menadżer nastrojników 60 tysięcy, ale kupmy mu szybko się uczy. Szybko sprząta, podzielność uwagi, pracuj lepiej i odrabiaj dodatkową. Pracuj lepiej i szybciej. Szybko się uczy. Zakup. I damy jeszcze... Damy mu jeszcze... Bohater biura, to nam się też przyda. I dajmy mu jeszcze... Dajmy mu jeszcze... podzielność uwagi też mu kupmy. Może teraz będziesz się szybciej uczył, bo to jakiś dramat. Będziesz się uczył szybciej teraz? To ty już do pracy idziesz? Już? Boże. Na razie nikogo nie poznałem godnego mojego Sima. Możemy stworzyć. Dobra, to stwórzmy Sima godnego Alvaro Solera. Zróbmy to. Zapisz. No, stworzę mu właśnie. To zamierzam zrobić. Stwórzmy mu kogoś. Edytuj miasto. Bo ze Shrekiem ja nie chcę, żeby on był w związku. Dobrze. Dobrze. Weźmy bazę. Mężczyzna. Młody, dorosły. No nie. Weźmy bazę Sima, to jest... Weeb! Oh, za derpa. O Boże, nie. To jest nasz Alvaro. Dobra, to jest idealna baza. To jest najlepsza baza, uwielbiam z tego robić Sima. Dobra, podstawy. Podstawy... Będzie oczywiście muskularny. Tak, potrzebuje mieć podgląd. Suzel! Good. Masa ciała. Git. Będziesz młodym dorosłym. Na razie nie wiem, jak będziesz się nazywać. Wyjdzie w praniu. Profil twarzy. Tego nie zmieniamy, ja tego nigdy nie zmieniam, to jest bez sensu. Uszy mu zostawmy. Wysokość kości policzkowej. Jak mi wyjdzie ten sam sim znowu,
aby mi nie wyszedł ten sam. Nie, wydatnością policzków się nie bawmy. Policzki przy żuchwie, nie będziesz miał policzków przy żuchwie. Szerokość szczęki. Nie, będziesz miał taką delikatną kształt szczęki. Okej. Wysokość szczęki, nie, tym się nie bawimy. Spód szczęki, tym się nie bawimy. Siemka Adek, Boże, jak dawno cię nie było. Kopę lat, Boże, co się z tobą działo? Muzyka znowu napierdala i nie mam nad nią kontroli, bo jest zjebana w trójce. Ale może mnie słychać. Głębokość kącika dolnej wargi. Rozmiar podbródka. Nie, podbródek był spoko. Alvin Wiewióra na przykład. Dobra, wstępnie będzie się nazywać Alvin Wiewióra. Kurwa, nie mam U przez tego jebanego YouTube Studio. Wiewióra. Nie, bez sensu. Nie mam U, a muszę wyjawić z nim. A, rozumiem, Adek, rozumiem. Jak była wiewiórka po angielsku? Nie pamiętam. Dobra, jesteśmy przy podbródku. Kurwa, ta muzyka mnie wkurwia. A jest wyciszona. Nie działa w ogóle opcja z muzyką. O, Squirrel. Spoko. To będzie się nazywać Alvin Squirrel. Wstępnie. Squirrel. Boże, ta muzyka mnie doprowadza do szału. Nie da się z nią nic zrobić w trybie tworzenia, nic. O? Może nie będzie teraz muzyki. Proszę, zlituj się nade mną, żeby już nie było muzyki. Bo przecież jakiś dramat jest. Stwórzmy go po prostu, a później włączymy muzykę. Kącik, rozmiar podbródka, wysokość podbródka. Nie, to zostawiamy. Good. Oczy. Oczy będzie miał... Tylko czerwone mi się tak naprawdę podobają, ale nie będzie... A może mieć. Dobra, wstępnie niech ma czerwone oczy. Będzie to tworzyć jakby historię Simów o czerwonych oczach. Także oczy będą czerwone.
Dobra, wybierz mu jakieś włosy. Nie mamy tu nic na razie takiego fajnego. Nie możesz mieć tych samych włosów, kolego. Dobra, te niech będą. I będą koloru... koloru... platynowy blond? No nie wiem. Zwykły blond? Jakie on miał wybrane? On miał jakieś... takie. Gra mu takie wylosowała. Ciekawe są, no nie? Ciekawy kolor włosów. No, tak. Stworzymy całą historię, więc... bydzie. Dopasuj do koloru. Brój będzie miał brązowe, bo odrosty ma brązowe. On jest farbowany. Te brwi, które mu gra wylosowała, pasują do niego. Więc je zostawmy. Możesz mieć taki zarost, albo taki, nie, taki nie, taki, taki. Chujowy. Damy mu taki zarost. Good. Owłosienie oczywiście. Może nie będzie miał takiego pełnego owłosienia. Ale i tak ma delikatniejsze to owłosienie. Dajmy mu tylko strzałkę na dole, albo to... nie, tylko strzałkę na dole mu dajmy. Plecy oczywiście nie będzie miał owłosionych. Ręce i nogi. Tak. O, za derpa. Git. Robiliśmy oczy, brwi. Wysokość brwi... nisko. Zakrzywienie. Obrót. No, jest git. Super, że wszedł mi inny sim. Jest git. Jest git. Jest git. Dobra, kącik... oczu. Powieki najpierw zróbmy. Wysokość górnej powieki. Nie. Wysokość dolnej powieki. Szerokość powiek. Nie, to zostawiamy. A teraz ten... kącik oczu. Nie, to zostawiamy. Szczyt oczu. Szczyt oczu nie będzie. Szczyt oczu. Uniesienie oczu. Nie, to zostawiamy. Kształt oczu. Zostawiamy. Kącik wewnętrzny. Zostawiamy. Nos. Nos ma w zasadzie spoko. Nie wiem, czy coś będziemy zmieniać. Wysokość nosa, szerokość nosa. No, możemy trochę zmienić czubek.
Nie, nie. Rozmiar końca nosa. Aha. Też nie. Obrót końca nosa. Trochę zadarty ten nosek, niech będzie. Szerokość nosa, masa nosa. Nie. Obrót nosa, rozmiar nosa, wydatność nosa. Nie, to zostawiamy. A, wysokość mostka, nie. Dobra, taki nos mu zostawiamy. Niech będzie. No teraz gra się, teraz muzyka się wyciszyła. No ciekawe, bardzo ciekawe. O, i teraz jest faktycznie cicho. Wow, działa. Szerokość ust. Nie, zostawiamy. Zakrzywienie ust. Wydatność ust. Obrót kącika ust. Głębokość kącika ust. Nie. Szerokość górnej powieki. Kształt górnej powieki. Nie. Grubość górnej powieki. Nie. Grubość dolnej powieki. Nie, usta zostawiamy. Kształt. Usta zostawiamy, jakie masz. Detale twarzy nie będzie, makijażu nie będzie. Na jaka? Tatuażu nie będziesz miał. Dobra, now destroy. Stałościowych co mamy? Aha, bo to jest przecież ten. Na co dzień? Weeb. Na co dzień? Co mamy na co dzień? To są ze store obiekty w ogóle. I tu jest wersja tanka. Obiekty ze store mi pokażcie. To jest też ze store. To jest też ze store. Ze store. Nie no, najbardziej mi się wydaje, że ten jest spoko. Damy mu ten strój. Teraz pobawmy się kolorami. Marynarkę będzie miał skóra i futro. Nie, może nie. Z aligatora. Panterka już jest zarezerwowana. W zebrę. Zebrę. W białą panterkę. Nie. Nie, 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 nie. Może zwykła skóra.
Okej. I ta skóra będzie czarna. Czarna skóra. Very nice. Pod spodem będzie miał białą. Spodnie będzie miał może nie czarne, bo to nie pasuje. Spodnie będzie miał może tkaniny jakieś. O, może być. Może być. Ciekawie to wygląda. A pasek będzie metalowy, złoty. Miał złoty pasek. Aha, ale wtedy to się zmienia. Rdzawy. Pasek może być rdzawy. Ciekawie to wygląda. Git. Mamy swoją wersję, którą udostępnimy. Nazwa obiektu. Sexy płaszcz. Płaszcz. Okej, udostępnione. Świetnie. Boże, ale super jest ten płaszcz. I love it. Do tego będziesz miał no na pewno nie. Na pewno nie takie. Takie. Będą pasować. Te buty pasują. I do tego będziesz miał zegarka, i tak nie będzie widać. Czarne rękawiczki, które wcale nie są czarne. Albo białe rękawiczki. A białe? Białe rękawiczki. No. Białe rękawiczki będziesz miał do tego. Great. Great. Dobra, strój na co dzień gotowy. Nie, nie mamy tego dodatku jeszcze zainstalowanego. Ale może być wampirem. Wizytowy strój. Cool. Będziesz miał ten, ale też wersję czarną. 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 Moc bieli. Spodnie. Też z tego wzoru tkaninowego. Takie. A to będzie rdzawe. Metale rdza. Świetnie. Okej. Ooh, nice. Very nice. Very nice. I do tego będziesz miał te buty arystokratyczne. I skarpetki, których i tak nie widać. Skarpetek nie będziesz miał. Taki urok tych butów. To weźmy inne. Weźmy na przykład
Nie, to jakieś klepaki są. Boże, straszne są te buty wszystkie. To już te są lepsze. Zostają te. Zostają te. Strój do spania. Arms a cheek. Nie. Na pewno nie. Strój do spania. Bielutkie boksereczki. Strój do spania. Strój sportowy. Strój sportowy. Bez koszulki i do tego spodnie. Dużego wyboru nie ma. Te, ale skórzane. Skóra i futro i będą czarne. Czarne skórzane spodnie. I do tego będziesz miał klasyczne tenisówki czarne. I skarpetki białe. Okej. Skarpetki białe, kostium kąpielowy. Arms a cheek. Kostium kąpielowy. I będziesz miał... Tak, ale będą też skórzane. Też czarne. Czarne. Pasek będzie... Abstrakcje, nie abstrakcje. Nie drewno. Pasek będziesz miał złoty. A to jest białe. Okej. Okay. Twój kostium kąpielowy. Jakie cechy będziesz miał? On będzie... odważny. Samotnik. Sprawny fizycznie. Jeszcze dwie cechy jakieś. Romantyk niech będzie. I rodzinny. Ale to wtedy samotnik nie możemy. Zamiast samotnika będziesz po prostu duszą towarzystwa. Będziesz chciał mieć... Być gwiazdą sportu. Niech będzie. Twój ulubiony kolor to będzie czarny, twoja ulubiona muzyka będzie elektroniczna, a twoje ulubione jedzenie to stek. Stek? No, stek. Deepa hadura kron. Let a girna avita sici. Oh, brat. Tafel glow. Chabo. Tak. A znak z odjaku będziesz miał... Dzisiaj jest grudzień. Znak z odjaku niedziela 10 grudnia. Znak z odjaku
Niedziela, nie, w sensie znak zodiaku, 10 grudzień. Strzelec. Będziesz strzelcem. Świetnie. Yipso! Ale czekajcie. Będziesz się nazywać dystyngowany. Dystyngowany wiking. Tak. Dystyngowany. Chyba tak to się pisało. Mardunsa. Tak. I będziesz mieszkać gdzieś obok mojego Sima. Gdzie mój Sim mieszka? Mój Sim mieszka tutaj. Nie, mój Sim gdzie mieszka? Tutaj. To będziesz mieszkać tutaj. Nie możesz tu mieszkać? Co to jest za parcela? Mieszkalna jest przecież. Ale dziwne. Patrzcie, nie mogę tu umieszczać. Na ten dom się nie stać. Patrzcie, nie mogę go nigdzie umieścić. A mogę tutaj. No dobra, to będziesz mieszkać 16 tysięcy. O, ten domek kosztuje 12 tysięcy. Będziesz mieszkać tutaj. Dobra, jest wprowadzony. Teraz muszą się tylko poznać. Shreka dawno nie widziałem. Coś się nie pokazuje nigdzie. Gdzie jest Shrek? Już nie masz z nim relacji? Ćwicz pisanie. Dziwne. Gdzie jest Shrek? Shreka przecież wprowadziliśmy tutaj. Nie ma go tu. Gdzie jest Shrek? Gra się go pozbyła? O, tu mieszka, tak? Shrek z Polski jest tutaj. Jest Shrek z Polski. Bezdomny. Zamieszkasz 2000. Zamieszkasz tutaj. Dobra, więc mamy naszego Shreka i mamy naszego Wikinga. Może ich poznamy. Stój! Stój. On będzie mieszkać gdzieś tu. Jest tu! Jest!
A Shrek? Shrek już wszedł do domu. Tu jest Shrek. Shrek wolał pójść do domu. A ten idzie na spacer. Gdzieś. Gdzie on idzie? Ciekawe. Gdzieś idzie. Gdzie on idzie? Gdzie idziesz? Gdzie on idzie? Boże, chce mu się iść tak daleko? Gdzie on poszedł? Tu jest. Patrzcie, on cały czas idzie. I tu dalej. Poszedł. Tutaj. Aż tak daleko tu poszedłem? Siema. Wyjdź z wody. Zarptaż. Sauważ. Belongio. Swikta. Przyjazne. Przeprowadź wywiad. Dalej pływasz. Chops. Duwa. Ewa Manihan. Bizele. Gdzie on jest? A tu jest. Waba doba chin. Bada nasz nasz. Lidzidon. Jaga fimi. A dzięka. Turgo med. Boże, będziesz tak pływać. Jak ja mam cię poznać? Wszyscy pływają praktycznie. Oba Nunan. Aha. Larakis. Sudwa. Salinin. Lashini. Ejda. Aba Nuziwe. Dalej pływasz. Łopie. Zodi Zorbs. Siota Voda. Duo Labiglarn Banda DJ. Wszedłeś już to? Jesteś tutaj. Tak, jestem z tobą. Cheap Johnny Safasi. Serbi Mior. Jokolan. Sobitan Chibaru. Balia Banda Glarn. No, od razu przyjacielem się stał. Od razu się stał przyjacielem. Seal Tau Voda. Duo Klabiglarn van de Skije? Oba Nunan. Larakas Salimin Lashini? Oh, miwa. Krasso. Oh. Flurg. Me. Flurg. Klorg. Wibda galona. No pagod. Git. Hey, Lau. Jest git. Slan. Aha. Rosa. Oh. Anurk. Mm.
Nie. Raczej nie wiem. Nie wiem. Jak nas kosmici porwą, to może będzie. Ale nie pamiętam, czy w trójce byli kosmici i porywali. I czy to było w podstawce. Nie wiem. Hej, śpi. Do pracy idziesz na którą? Na ósmą. W czwórce zrobiłem. Nie, tu nie ma opcji. Tu nie może być sim. Siema, mój raj. Tu nie ma czegoś takiego jak męski sim zdolny do zajścia w ciążę. Boże, ta kuchnia jest po prostu tak klaustrofobiczna. Straszna jest. Beznadziejna jest ta kuchnia. Nie podoba mi się w ogóle w tym miejscu ta kuchnia. Boże, już do pracy! Bossik level. A, zapomniałem, że ma tę przyjaźń z historią. Zarabianie honorariów. Zarabia tyle, dobra. 6000 już masz, wróć do domu. Nie podoba mi się ta kuchnia. Wcale. Jest za wąska. Zróbmy tak. A nie potrzebujesz tego stołu, jak masz stół świąteczny. W ogóle tego nie potrzebujesz. Masz stół świąteczny, proszę jeść tutaj. I w kuchni już jest trochę więcej miejsca. Nie, nie idziemy na randkę, jestem śpiący. Nie idziemy na randkę.
Okej. No i będziesz jadł sobie tutaj. Święta tuż, tuż. Święta tuż, tuż. Pisanie, napisz pozytywny opis, Cornut Frio. Napisz pozytywny opis cyk 10N3 SWO 03. Pozytywny raport. Pisanie, pozytywny opis, Nick Alto. Dalej jesteśmy z nim zaręczeni? Naprawdę? Dobra, do pracy. Będzie awans. Będzie awans! Gdzie jest mój zeszyt do trójki? 2. Biznes dziennikarz. Good. Awans! O, już nie trzeba pisać raportów. Boże, jak dobrze. Na stanowisko prezenter pogody, a także premię w wysokości 2300. Po kilku powalnych artykułach redaktor naczelny uznał, że pora wystawić się na słońce z przelotnymi opadami. Przyjmij to z wdzięcznością, ponieważ prezenter pogody to jedyna praca, gdzie można cały czas się mylić, a mimo to być cenionym. Podawaj masom prognozy pogody, a może redakcja zgodzi się dać ci prawdziwą pracę przy newsach. Jesteśmy prezenterem pogody. I rachunki dalej niezapłacone. Weź pocztę. Dostaliśmy. Co dostaliśmy? Kunegunda kosmitką. Naszą książkę dostaliśmy. Ile jest warta? 23. Szlif owalny odblokowaliśmy. Great. Kto dzwoni? Zelda ma, nie idziemy na randkę z żadną Zeldą. Zeldą na randkę? Nie lubię tej gry, Zelda. Nie grałem jeszcze. Próbowałem od jedynki, ale jedynka jest ciężka, więc... No to śpi już.
Hej, Maja. Jest. Spaghetti. Świątecznie. Git. Charyzma. Pisanie. Oj, pisanie mamy bardzo do tyłu. Bardzo. Dobra, masz się zaprzyjaźnić z... Gdzie ona jest? Nie widać jej. Albo jest pierwsza w nocy, no to jak mają być ją widać? Ach. Dobra, ucz się charyzmy. Jak takie jest twoje pragnienie, proszę bardzo. Maksujemy karierę dziennikarza na maksa. Jesteśmy już prezenterem pogody poziomu 7. I stworzyliśmy chłopaka dla Alvaro. I chłopak już mieszka w mieście i już mają, już są zauroczeni sobą. Więc to będzie jego chłopak. Gdzieś tam jeszcze Shrek mieszka, ale ze Shrekiem nie chcemy mieć romantycznej relacji. Samci Talu, Zimbrit Marfus Anika. Ledadin Zapa, Amabansa. Bija Vola, Chesno. Boże. Odetkaj. Świetnie. Bo Alvaro Soler jest gejem. Jakby nie było widać po panterce. Amabasala. O! Z tego żyje. Przyjaźń z historią. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Bessie Clever. To z nią masz się zaprzyjaźnić. Bessie Clever. Czarujące spotkanie. Bessie, czekaj. Już do ciebie jadę. Poczekaj, Seba. Jest wiele do zrobienia. Jeszcze nie mamy czasu wolnego. Kariera jest ważniejsza. Póki nie zrobimy karier na maksa, nie instalujemy kolejnych dodatków. Cześć, Bessa. O, jak łatwo. Od razu stała się przyjaciółką Bessa. Dzięki ilości zdobytych przyjaciół Sima Alvaro wyzwanie super przyjaznego Sima. Kolejne wyzwanie umiejętności ukończone. Osobistości znają co najmniej 25 miejscowych simów. Osobistości szybciej umacniają związki na nazwę początkową w relacjach. Ujmujący poznali co najmniej 50 cech swoich przyjaciół i sąsiadów. Mogą szybciej poznawać cechy i rozmawiać z innymi osobami. Super przyjaźni mogą uczciwie powiedzieć, że mają co najmniej 20 przyjaciół.
Taka liczba związków jest, wydaje się, niemożliwa do osiągnięcia, ale dla super przyjaznych Simów przyjaźń nigdy nie wygasa. Uuuu, szalejemy. Bessa. Dobra, wróć do domu. Bessa zaliczona. Zembrek! Zaprośmy go. Dobra, zadzwoń. Telefon komórkowy. Zadzwoń do Sima. Zaproś. Dystyngowany wiking. Pewnie zaraz przyjdę. Już idzie. Podaj drugie śniadanie na leśniki. Przyszedł. Ubrany w strój sportowy. O nie, to jest jako randka oficjalna. O nie. O nie. Zjedzmy. O, uwielbiam tą muzykę. Kocham tą piosenkę. O. Uwielbiam tą piosenkę. Shibby Dorp. O. No super ma fryz. Barabara z Simem dystyngowany. Już Barabara chcesz z nim. Uwielbiam tę piosenkę. La, la. Coast me. Jest piąty charyzmy. Zręcznie się wymigać, aby uniknąć niepowodzeń. Iść na randkę. Barabara z dystyngowanym. Oh, Duva. What was that? Uwielbiam, uwielbiam. Barabara! Barabara! Przy mojej ulubionej piosence. Mmm, blimey.
zmniejszyć już muzykę. Ile zy produkują. Tulimy się. Si bwa momba di si babu. Sipi. Boże, naprawdę będziesz ćwiczyć? Słabo ci idzie. Zrobimy mu śniadanko. Poszedł już? Poszedł już. A nie jest tu. O, panowie! Śmierdzisz. Umyj się. Pierwszy zjadłem. Dlaczego myjesz zęby? Boże. Zęby! Proszę odejść. Przestań myć zęby. Ja pierdolę. Boże, za 100 lat się nauczysz, co to jest. Sąsiedzki maraton. O, sąsiedzki maraton grillowania znowu jest. Honoraria. Co to jest? No strasznie, a nie dałem mu takiej cechy. Ale może taki znak zodiaku, może strzelce czy trzcioszki. Spocił się, a umył zęby. Napisać bestseller. Praca za 15 godzin. Napraw
co ci się popsuło znowu? Ba, wamba, tsi, bawu. No i nowsza saga science fiction Ludi Ośmie celuje się bycie konwą do scenariusza na Hitler. Letni kinowy. Napisał bestseller. Wow. Wow. Pisanie. Pęcherzuj się. Rozpocznij. Dramat obyczajowy. Śmierć. Śmierć Kunegundy i Esmeraldy. Chiba womba pa chiba pu chiba. Telefon dzwoni, nawet nie słychać. Nebo Sieg! Wyjdź do miasta. Nugla, Beezer, EBT. No, znowu chcesz go zaprosić. Dobra, do pracy. O, ma nowy strój jako prezenter pogody. No, wyłączę, nie mam problemu. Jej! To było wielki sukces, zyskałeś nowe możliwości romansu, zyskałeś podwyżkę i poprawiłeś oceny za zdobycie tematu na artykuł, nie wspominając o szczęście, jakie Simon Bessie krewał. Zdobyć awans za 1000. Okej. Ćwicz pisanie, bo jest naprawdę nisko. Może ciężko ci idzie ta umiejętność pisania, naprawdę. Dramatycznie, wolno.
Dramatycznie wolno. Dramatycznie wolno. Ciba, womba, paci, babu. Ciba, bomba, paci, babu. Zjedz sobie coś. Hamburgerki. Dlaczego jesz tutaj, a nie tam? Przepraszam. Co to za porządki? Czekajcie, zrobię sobie cappuccino. Cappuccino. Niech się zapiszę w tym czasie, bo mało zapisuję tą grę. Okej, jestem już. Śpij na maksa na szybko. Oj, biedny ogródek, wszystko umarło. Wszystko umarło w ogródku. Okej. Ogarnij ten ogródek smutny. Kiedyś znowu będziesz się pałać ogrodnictwem. Ale nie teraz. To nie ten czas. Zjedz śniadanie. To wszystko tutaj tak trwa.
Tak trwa wszystko. Tylko dobrze coś robić, gdy mój sim śpi, albo na przykład rozwija umiejętności. Ja czytam CD Action. Tak, zawsze grałem w Simsy 3. Bo kupowałem dodatki na bieżąco i zawsze czytałem gazetkę sobie do... CD Action też czytałem. Lata wstecz. Chyba był 2008. I czytałem sobie CD Action, gdy mój sim spał, gdy rozwijał umiejętności, gdy był w pracy. Więc tak to było. Pisanie, pisz dalej. O, już się zestresował. Oj, 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 oj. Dalej. Mamy to wyzwanie, zarabiać w tygodniowych honorariach 500. Więc to robimy. No, kocham trójeczkę. Jak człowiek tak w głębi, w rdzeni gry, to już przepada. Przepada. Gdy dostrzeże, jak ta gra jest deep, to już wtedy koniec. To już wtedy koniec. Zaraz będziesz miał 15 tysięcy punktów szczęścia. Bo jesteś super, ultra, hiper, przepraszam, szczęśliwy. Co my jeszcze możemy kupić za 15 tysięcy? Oportunista, lepsze nagrody. Zajmujący, czyścioszek. Dobra, na razie tyle. To są wszystkie, które nam pomogą w pracy. Więc tyle styknie. Dobra, idę zalać cappuccino. Cappuccino! Wymyśliłem piosenkę. Cappuccino nocą, z czekoladową mocą.
Chyba mam Twittera, Seba, mam. Wyślę ci później w wiadomości prywatnej, bo teraz nie pamiętam, jak się tam nazywam. Ale ogólnie nie lubię Twittera. Raczej w sensie... To już nie jest Twitter, to jest teraz X. Czy mam X-a? Mam X-a. Więc ci wyślę linka do X-a. I będziemy razem znajomymi na X-ie. X. No, przyszła moja książka. I mamy szlif owalny niebieskiego topazu. Niebieski topaz, podium, postument. Mamy szlif owalny i szlif szmaragdu. Nice. Very nice. Jakieś nowe się pojawiły? Mamy oczywiście skałę kosmiczną, kolejną. I mamy oczywiście tutaj jakieś coś tam podnieś, nie podniesiesz tego. Ale mamy żółty szafir jeszcze nie mamy, to dajemy szlifu i szlif szmaragdu. I mamy niebieski topaz, możemy znowu oszlifować szlif owalny. Good. Maleńka skała kosmiczna. Analizuj wszystko. Świetnie. Analiza ukończona. Odłóż książki wszystkie. Dlaczego? Czy to masz? Wyposażenie wszystko. Po co? Nie możesz tego... Ćwicz to pisanie, ćwicz. A ja tymczasem wypiję sobie cappuccino. Cappuccino nocą, z czekoladową mocą. Rozpuściło się? Rozpuściło. Co się dzieje? Poziom 7 pisania, great. I podwyżka. 9 poziom w karierze dziennikarstwo. Za 1500. Będzie awans. Będzie awans. Nie. Jest awans. Alvaro zyskał awans na stanowisko główny reporter. A także premię w wysokości 3168. No, pójdę. Jako główny reporter masz prawo wybierać najlepsze tematy z miasta. Boże, znowu historie i recenzje. Ja pierdolę. Wybierać najlepsze tematy z miasta. Wysyłaj swoich pomocników, aby szukali faktów, a następnie wypełnij gazetę artykułami, na widok których uśmiechnie się twój redaktor naczelny. Ty decydujesz o tym, czy ta... Całe miasto o czym wie i czym się przejmuje. Okej. Okay. Pisanie musimy poprawić. Ale odwiedźmy naszego Lovelaska. Weźmy laptop z domu. A pamiętacie ten dom, który chcemy kupić? Pamiętacie ten dom?
na który zbieramy kasę? Na ten. Jest przepiękny. Ma dwa dzikie jeziorka. Patrzcie, tu ma jakieś kanapę, tu ma grilla, tu ma... Ten domek jest śliczny. Śliczny. Kocham ten dom. Więc zbieramy na niego 22 tysiące musimy uzbierać i to będzie nasz drugi dom. To może być nasz domek letniskowy. Tu po prostu muszę zamieszkać. Będę tu mieszkał. To jest najlepszy dom w The Sims 3. Nie w The Sims 3, w Sunset Valley. A tymczasem nasz chłopak mieszka... Tu? Tu? Wiking gdzie jest? Jest teraz poza domem. Poza domem jest, nie odwiedzimy go. Nie wiemy gdzie jest. Możemy założyć... Z tego żyje... To jest ta babka. Zobaczmy, czy nie ma go tutaj. Nie ma go tutaj. On lubi sport, więc może być jeszcze... Tutaj. Tu go też nie ma. To może być jeszcze na siłowni. Jesteś na siłowni? Nie ma go na siłowni. Nie wiem, gdzie jest. Więc na razie nie wiemy, gdzie jest. Ale możemy pójść do parku. Może w parku jest, a w parku go nie ma? Tu go nie ma, tu go nie ma. Czarujące spotkanie. Skipa tuni, Bob. Reedy. Stój, muszę przeprowadzić z tobą wywiad. Przyjazne. Przeprowadź wywiad. No co on robi? Och, nie denerwuj mnie. Julieta. Maybe what? Jeeps. Hula Fwibs Bissett. Fruity English. Oh, good Cortina. Ota Zafu Uba Zal. Graz. Kanji Haladobo. Abu Bam Bunai. Zalanda Yara Jabu. Wash the nose, Giga. Was in Dazi, the Manas does laugh. Lo and cools, Mezoga. Egalo, the Driglava, Narza possess. Dobra, mamy wywiad. Wróć do domu. Oh, siblets. Siblets. Super prysznic, super nastrojnik. Git. Pisanie. Napisz pozytywny opis.
O, historie i recenzje już są lepsze. Pisz dalej. O, zaraz skończę książkę pisać. Pisanie masz naprawdę na słabym poziomie. Napisał! I ukończył okazję. Ostro wziąłeś się za książki, a teraz całkiem dobrze zarabiasz jako pisarz. O kilka procent, nieźle. Już jest porównanie, gdy świnie... Aha, okej. Nie jest jakaś super ekstra napisać 5 powieści za 1000. Teraz nie napiszesz już. Niedługo uzbieramy na ten dom. Ten super dom. Trochę go ulepszymy. Jedz resztki naleśniki z owocami. Jedz. Nie sprzątaj, idź do pracy. Ćwicz pisanie dalej. Masz słabe pisanie. Może chłopak będzie w domu. Dobra, zobaczmy, czy jest w domu. Jest! Nie, nie ma. Boże, on jest cały czas poza domem. A Shrek jest w domu? Shrek też jest poza domem. O, Shrek wrócił do domu. Odwiedź Shreka. Gdzie ty idziesz? Shrek! Nie wkurwiaj mnie. O! Shrek, stój. Flirty be nabazin. Clerk. Wilko. Aniba dał. Wodiat. Cześć, Shrek. So be done, chibar. Walia bandaglarn. And soon? Kto dzwoni? Alto chce pogadać. Czy Alvaro chce rozmawiać? Aha. Shrek. Cześć, Shrek. A, to tak mieszkasz. Ładnie mieszkasz. Zorba. Shrek przynajmniej jest w domu. Klub. Johaba. Shrek. Gazaks. Kandini. Puban.
Oh. Ah, la. Omnipata. Narka. No, Shrek. A jednak jesteśmy razem. Ale co z Fioną? Jak Fiona to przeżyje? A, zrobiłeś kupę najpierw. Tonk. Mili Wisiu? Oj, Shrek. Uba. Shrek. And Zemba Zempo. For Wapagar. Poczekaj, Shrek, wezmę tylko swój laptop z domu. Bo wiesz, ja muszę cały czas pisać. Jestem dziennikarzem, wiesz, o co chodzi. Więc... O, gotujesz nam coś. Dziękuję, jesteś kochany. Shrek nam coś gotuje. Oj, spalił. Nie będę jadł spalonego, wiesz? Nie obrażaj się. No. Mój Shrek. Ślicznie razem wyglądają. Są jak stworzeni dla siebie. Dlaczego ty, Shrek, nie masz żadnej pracy? Z czego żyjesz? Zastanawiam się to. Weźmy sobie... Shrek, dziękuję za gościnę. Było super. Czy wezmę prysznic u ciebie? Ugotuję ci coś, jak się obudzisz. Będziesz miał śniadanko, wiesz? Smacznego. Pa, pa. Dzięki, to była super noc. Ale praca mnie wżywa. Praca mnie wzywa. Ile już nagrywamy? Godzinę 44, okej. Awans będzie! Awans! Awans! Osiągnąć 10. poziom dziennikarstwa. To są pragnienia, a nie pragnienie pójść spać albo wziąć prysznic. Co to są za pragnienia w The Sims 4? Naprawdę. Żadne. Redaktor naczelny, a także premie w wysokości 4064. Za chwilę będzie nas stać nas dom. W wysokości krzesła redaktora naczelnego krzątające się biuro wygląda wspaniale. Nie jest łatwo decydować o rozmieszczeniu najważniejszych historii. Przekonywać reklamodawców do wykupienia pełnej strony, a nie sprowadzać najlepszych reporterów. To właśnie o to chodzi w tym biznesie. Oj, pisanie masz na minus. Kurwa jego mać. P-
pisanie masz na minus. Wstydziłbyś się. Pisanie. Rozpocznij powieść faktów. Julio Seller. Szują. Zarabiać 1000 na honorariach tygodniowych. Nie. Za trudne. Ktoś dzwoni. Ośrodek naukowy przeprowadza, aby przekonać się, że symowie oczarujące zdołają nakłonić różne stworzenia, a robiły to, co w tym tygodniu uczeni przeznaczyli sporo gotówki dla dowolnego sima, który zdała przekonać mrówki, aby kopały dziury we właściwych miejscach. Jasne. Weź udział w eksperymencie. Idę. Dawać mi kasę. $1000 dostałem. Ale super. Mrówki kopią dokładnie tam, gdzie im kazałeś. Uczeni nadal są się głowym, jak udało ci się nakłonić małe żyjątka do kopania na twój rozkaz, mimo że nie masz nawet czułek. Uczeni z zadowolenia dają ci nagrodę pieniężną. Ekstra. Kocham to miasto szczęśliwe jak moje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Tutaj akurat nie oddycha spaliną. Tutaj nie oddycha spaliną. Śpi sobie. Mam już miłość ze Shrekiem z Polski. I mamy zdystyngowany wiking, który gdzieś w ogóle cały czas jest poza domem. Ja tego nie rozumiem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wie nikt. Szybko sprząta. A dobra, to kupujemy mu po kolei. Szybko sprząta. Darmową rozrywkę. Szybki metabolizm. Legendarny gospodarz. I tyle. Good. Oto cała ja. Pusta. Oto cały ty. Oto cała ja. Ja, nie twoja. Jest. Mamy nasz szafir. Szafir. Zmień sposób ekspozycji. Postument. To jest nasza książka. I tu mamy szlif owalny, sprzedajemy. Świetnie. Kolekcja klejnotów zwiększa się. Zjedz śniadanie, naleśniki. Ma już 9 poziom dziennikarstwa, ostatni poziom. Ostatni. Świetnie. P-
pisanie, pisz dalej. Świetnie. Zacząć pisać kolejną książkę. Dobrze. Pisanie. Powieść faktu. Kim jest Julio Seller? Kim jest? Hejka, Anitka. Siemka. Święta. Święta tuż, tuż. Oh. Oh. Hurt. Whoa. Zabawa. No, to jest pokój z The Sims 3, odcinek świąteczno-mikołajkowy. Jak nie widziałaś, to na moim YouTubie możesz sobie obejrzeć. Również zrobiłem odcinki mikołajkowe w każdej innej części. W jedynce, w dwójce, trójce, czwórce zrobiłem w mikołajki mikołajkowe odcinki, gdzie świętowaliśmy mikołajki. I w każdym z tych domów pozostał pokój świąteczny i pozostanie aż do Sylwestra. Mój kanał to Anonim. Link znajdziesz na moim profilu na TikToku. Tam jest ten przycisk YouTube'a. Jak tam klikniesz, to przejdziesz na mój kanał. I tam znajdziesz playlistę The Sims. Seria The Sims mikołajkowo, coś w tym stylu. I tam są cztery właśnie filmiki właśnie z mikołajkowych live'ów z każdej części. Więc zapraszam Cię, mój kanał na YouTubie to Anonim. To miło, Anitka, cieszę się. Jak Ci się spodoba, to super. Mi się najbardziej podobały święta mikołajki w dwójce. Super wyszły. W trójce średnio. Zresztą jak zobaczysz, to zobaczysz, jak mikołajki wyszły w trójce. W dwójce wyszły najlepiej. Więc... A dlaczego skończyłeś pisać? Tak, masz, raczej ja nie porównuję, ja po prostu, raczej w każdym wideo mikołajkowym z danej części, z jedynki, dwójki, trójki, mówię, co mi się podoba, co mi się nie podoba, więc jakby jest porównanie, porównuję i wyrażam swoją opinię, które święta, w której części są najlepsze. Więc jest tam wszystko, ale ja też zostawiam Wam możliwość do oceny samemu. Możecie sobie zobaczyć wszystkie cztery odcinki i sami jakby ocenić. I możecie mi napisać też w komentarzach, które święta w danej części Wam się podobały bardziej. Które święta wolicie. 6 honorariów, świetnie. Okej. Pisanie dalej masz chujowe. Więc... Dzisiaj w ogóle graliśmy wczesnym popołudniem w The Sims 4 i to też wideo już jest na moim kanale. Jak ktoś nie widział, jak się wkurzam w Simsach 4, to zapraszam.
Ale czwórka ma swój urok. Jest coś, co jakby sprawia, że chce się grać. Ale jest wiele rzeczy, które mnie wkurza. I zobaczycie jakie. Dzisiaj chyba jeszcze pogramy w sobie w The Sims średniowiecze, bo wam obiecałem. No ale zobaczymy. Ja ogólnie gram w to, w co mam ochotę, no nie? Więc... Intensywnie było, bo wczoraj graliśmy w średniowiecze 5 godzin. I ta gra jest hardkorowa. To nie jest taka spokojna gra jak inne serie The Sims. Ale The Sims średniowiecze jest też super. Chcecie zobaczyć jeszcze dzisiaj? No, bardzo, bardzo. Chcecie zobaczyć dzisiaj The Sims średniowiecze jeszcze? Czy mamy grać dalej w trójkę, a może w czwórkę? Chcecie, żebyśmy grali jeszcze dzisiaj? A może wracamy do dwójki, bo tam zainstalowaliśmy własny biznes? Albo do hardkorowej jedynki, żeby męczyć drugą karierę? Na co macie ochotę jeszcze dzisiaj? Średniowiecze albo jedynka, okej. Jeden głos na średniowiecze lub na The Sims 1. Mandy, dwa głosy na jedynkę. Dobra, to dwa głosy na jedynkę. Jeden głos na średniowiecze. Jedynka jest hardkorowa. Mamy zainstalowane na razie Światowe Życie i Balangę. Więc trochę tego mamy. Oj, towarzystwo ci spada. Czy twój boyfriend jest w domu? Nie mówię o Shreku. Jest w domu. Odwiedź rodzinę Viking. Scuba Johnso. Siema. Co się stało? Co się stało? O nie, jestem oszustem. O nie, mam reputację oszust. Mam reputację oszust. Reputacja oszust. Całkowita liczba romansów 4, aktywnych 2. Całkowita liczba zdrad 1. O kurwa. Jesteśmy oszustami. To może utrudnić nam relacje romantyczne. Ale proszę cię, nie gniewaj się na mnie. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, nie gniewaj się na mnie. Nie gniewaj się na mnie. Przyjazny. Uspokój. Gotujesz coś? Ładny masz ten domek, wiesz? No wiem, że zdradziłem cię ze Shrekiem. Wiem. Ale nie byłeś dostępny, nie było cię w domu, ani nic. Mobita! Wy wszyscy przypalacie coś.
Barnartor. Przepraszam. O nie, on nas już nie lubi. Przeproś. Nork. Przeprosiliśmy go. Me sorry. Twan. Skipa tuni, brabraga. Temza bebzemi. Nie gniewaj się na mnie. Masz ładne dni, kurwa. Przepraszam. Sisi. Novagor. Nipita. Dad. Przepraszam, nie gniewaj się na mnie. Orfta przeproś. Sub. Wizergard. Och, zjebałem z nim relację. Shrek, on już mnie nie lubi. Wiesz? Flimzer. On już mnie nie lubi. Dlatego przyszedłem do ciebie. Flina, do Koni? Wiesz. Ty nie masz nic przeciwko moim relacjom. Jednak jesteśmy ze Shrekiem. Bina Shasha? Yablor. Kawio. Shrek nas lubi. Bardzo nas lubi. A nasz Lovelace nas nie lubi. Dujanja. Otamina. Uchi. Chico, tu! Zrobić coś dobrego. Valorki! Zjedz sobie. Shrek nas kocha. Wracam do siebie, wiesz? Mogę najwyżej przeprowadzić z tobą wywiad. Baja. Nie mi. Splortney. Merhab Bonadine? Kawasam Dinselbon. Jeszcze jedno barabara chcecie? Narfli. No da. Miejscowe lobby przeprowadza super tajne eksperymenty z uczcia automatycznego duchomatu 1200, którego konstrukcja była otrzymywana. Jeśli chcesz rzucić okiem na życie po życiu, przynieś szczątki ukochanej osoby do laboratorium, aby przeprowadzić na nich pewne testy. Rug. Wracam do domu już, Shrek. Dzięki za dzisiaj.
idę spać. Idę spać. Despacito. De terrorito. Idę spać. Idę spać. Dzięki za obserwację, maszynka. Za godzinę idziemy do pracy. Pisanie. Nie, stój. Pisanie. Napisz pozytywny opis Shrek z Polski. Dobra, już muszę iść do pracy. Już muszę. Ej, czy dla was The Sims to jest już takie ciemne? Musisz Maja tryb okienkowy włączyć. Jak zmienisz na tryb okienkowy, to wtedy będziesz miała jasne Simsy. Musisz grać w okienku, tak jak ja. I wtedy będziesz miała normalną jasność. Niestety, na nowych komputerach właśnie jesteśmy zmuszeni grać w okienku. Aspiracja. The Sims 4 kariery. Nie, gdzie jest zeszyt The Sims 3? Tutaj. The Sims 3 kariery, aspiracja żyć w luksusie ukończone. Musimy inne aspiracje też ukończyć. Nie jedź do domu, zostań tutaj. O, jest tutaj zewnętrzne. Podejdź tutaj. No, nie można na tym użyć. Dobra, to idź do parku. A tu co jest? Pisanie. Dobra. Zaprosić Bessie. Czarujące spotkanie. Shrek się pojawił. O, przyjazne. Przeprowadź pisanie. Napisz pozytywny opis. Shrek, siema Shrek. Dzisiaj nie mam czasu. Dzisiaj nie mam czasu na amory. Nie mam czasu na amory.
O, Pathfinder. Selection Pathfindera. Czy ja mam tą grę? Pathfinder. Tak? Pathfinder. Uśka! Sabina! Dobra, zjedz sobie coś. Kolejny poziom. Ciasto cytrynowe. Zarzeź. Siódmy poziom. Gotuj dalej. Mam już siódmy poziom gotowania. Korzystaj, weź prysznic. A, kibel się popsuł znowu. Odetkaj. Świetnie. Świetnie, świetnie. Zapłać rachunki. W The Sims 4 rachunki są absurdalne. Mam mniejszy dom niż ten i za rachunki w The Sims 4 płacę 1000. Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. To jakaś kpina. Okej. Pisanie. Ile już gramy? Dobra, jeszcze 15 minut i robimy krótką przerwę. Muszę posprzątać trochę. I wracamy dalej do gry. A jeszcze 15 minut pogramy. O, zostać najlepszym przyjacielem z Rondą. Jasne, Ronda. Zaproś. Ronda zaraz przyjdzie. Ronda, ja czekam na ciebie. Ronda, idziesz? Dlaczego nie przyszłaś? Ronda, czekam na ciebie. Gdzie jesteś, Ronda? Patrzcie, nie przyszła. To przyszła. Ronda. Przyjazne, zapytaj o karierę. Cześć, Ronda. Nie masz pracy? Entuzjuj się przyrodą. Entuzjuj się przyrodą. Zorbalu. Pochwal spryt. Jest! Nasza pierwsza, najlepsza przyjaciółka to Ronda. Ibi bibi. Ofnar. Wieża stereofoniczna leżąca do Sima Danuta Langbach już nie działa i przez to Danuta Langbach traci twarz w towarzystwie. Danuta Langrab zostawia ci stereo do ulepszenia. Gdy skończysz, przynieś je z powrotem, a Danuta Langbach zapłaci za twoją pracę. Ale super. Do it. Spostrzegawczy. Co to jest? Co to jest? Skąd ty to masz?
Dziwne. Czempion anaboliczny. Skąd ty to masz? Skąd ty to masz? Boże, takie rzeczy masz? For real? Dobra, to jest ta wieża stereo Danuty. Nie. To wina gry, myśmy też mieli ten problem. Pamiętacie, na pierwszym live'ie z The Sims 3 mówiliście, że ekran jest czarny. Ale możliwe, że też ekran, bo ja nie wiem, czy to się tyczy tylko jak się prowadzi live na przykład. Możliwe, że ekran. Ulepsz lepsze głośniki. Danuta będzie zadowolona. Ulepszymy jej wieżę stereo i będzie git. Ale masz zasyfiony kibel. Wstydź się. Zapiszmy grę może. Albo dobra, nie, jeszcze 15 minut. Wyłączamy live'a i zaczynamy go znowu. W tym samym momencie. Bo nie chcę dłuższych wideo udostępniać na YouTubie niż 2-2,5 godziny. To i tak są długie wideo. A posprzątam szybko, bo niewiele zostało. Muszę naczynia pomyć. Raczej nie pomyć, tylko wytrzeć. Szybko wrócę. Więc jeszcze gramy 10 minut. 10 minut, a potem znowu wracamy. Na wizję. Zjedz śniadanie, naleśniki. Do pracy. Otrzymać awans. Awansujemy? Jeszcze nie pewnie. Jakbym dał... O! Kathleen Jenegan ma informacje na temat afery w ratuszu, które gazeta próbuje zdobyć od tygodnia. Trzeba tylko te informacje wyciągnąć. Zaprzyjaźnij się jakoś z Simem Kathleen Jenegan i wydostań od niej potrzebne szczegóły. Kto wie, może taki wieczór zapewni świetny temat podwyżkę Kathleen Jenegan. Dobra, musimy się zaprzyjaźnić z Kathleen. No nie? Mój sim to syfiasz. Ale naczynia też są w zlewie cały czas, więc... Nie mówię, że jestem syfiarzem, nie jestem. Kocham porządek. Gdzie jesteś, Katrina? Tam jest. A nie, musimy to stereo zrobić najpierw. Boże, jaki piękny widok! Zdjęcie! Boże, widzicie to? I wszędzie przecież tam można, kurwa, pójść, a nie tak jak w czwórce. Jak tu ślicznie. Boże, jak tu pięknie. Sunset Valley jest piękne. Piękne.
Boże, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Boże! Boże, gdzie ty jesteś? Co ty tu robisz? Weszłaś w, poszłaś w góry? Poszłaś w góry? Boże, kochani, jesteśmy w górach. Patrzcie. Masakra. Jesteśmy na szczycie Sunset Valley. Boże, gdzie ona jest? Boże. To jakieś tajne miejsce? Schadzek? Co wy tu robicie wszyscy? Dzień dobry. A dzięka. Biba Zork. No. I zaprzyjaźniliśmy się z nią. To nam zapewni awans. Boże, co to za miejsce? To jest mała skała kosmiczna. I druga to jest... nie wiem co. Boże, to wy tutaj się spotykacie w tym dziwnym miejscu? Nie oceniam, możecie sobie tutaj robić co chcecie. O, czosnek zbierz. Czosnek tu rośnie. Jabłuszka. No. Fajne miejsce. Fajnie tu jest. Wiecie, co ja wam zrobię tutaj? Ja wam tutaj zrobię ławeczki do siedzenia. Będziecie mieli tutaj ławeczki, nie będziecie stać. Będziecie mogli sobie siedzieć. Tak zrobimy. To będzie tajne miejsce, Alvaro. To jest tutaj. Kryształowe źródła. Boże. Edytuj miasto. Po prostu kontynuuj. Kryształowe źródła. No ładnie tu macie. W kryształowych źródłach będziecie mogli tutaj spędzać czas. Sobie siedząc na przykład. Więc ja wam tutaj dam ławeczki zewnętrzne. No tutaj raczej się jej nie da umieścić. Nie, bo teren jest nierówny. Mógłbym spróbować wyrównać teren. Nie wiem, czy nam się to uda. No nie, za mocno. Delikatnie. Delikatnie! Boże. To nie jest delikatne. O, tak zrobimy. Okej, wyrównamy trochę z tym. Proszę bardzo. I damy wam tutaj ławeczki. O, piękne ławeczki. Będziecie mogli sobie spędzać czas nad jeziorem. Pięknie. Żeby było wiadomo, że to jest projekt Alvaro.
Oczywiście siedziska będą w panterkę. Więc nikt nie będzie miał wątpliwości, że Alvaro maczał w tym palce. Tak. Świetnie. Grilla wam tutaj nie robię, to by było za dużo. Za dużo. Zróbmy jasne drewno. O. Jasne drewno. Mhm. Świetnie. I teraz będziecie mogli siedzieć. You're welcome. You're welcome. Dobra, jeszcze zanieśmy ulepszone głośniki Danucie i robimy przerwę chwilową. Danuta, twoje stereo zaraz będzie gotowe. Świetnie. Ulepszenie zrobione. Danutka, ulepszone. Zwróć stereo. Danutka, twoje stereo gotowe. Cześć, Danuta. Mieliśmy romans, pamiętasz? Za czasów, jak byłaś moją szefową. Jej, dostaliśmy 600. Niblort. Za 1000. Zakupując nieruchomość przez komputer. Ten dom, nie wiem jak się nazywa, nabądź posiadłość. Wróć do domu. Obejrzyj nieruchomości. Mieszkalne. Budynek. Mieszkalne. Za 22 000 to było. Sierpniowy księżyc. Nie, to jest 220 000. $24,200? Kurczę, nie wiem. Czekajcie, jak się ta posiadłość nazywa. Gdzie ona jest? A tutaj. Komarowo się nazywa. Komarowo. Kup sobie Komarowo. Obejrzyj nieruchomości. Nazwa. Komarowo.
Nie kupiłeś. Kup posiadłość. Masz Komarowo. Zmień nazwę, sprzedaj. Kupiłeś Komarowo. I co należy do ciebie teraz? Nieruchomość. Odwiedźmy Komarowo. Nasz nowy dom. Komarowo. Boże, to nasz dom. Nasz nowy dom. Witajcie w programie Nasz Nowy Dom. Ja pierdolę, ale wy tu macie dziurę. Kurwa jego mać. Ile tu będzie roboty? Ale zrobię z tego piździelca posiadłość ekstra. Aaaa, patrzcie, i w środku jest taki salonik z telewizorem. Kuchnia jest bez lodówki, bo lodówka jest na zewnątrz. Bardzo ciekawe. Dwa łóżka są tutaj. Dla dziecka nawet jest miejsce. Łazienka. No ładne mieszkanko. Dziękuję. Także tu będziemy mieszkać czasem. To jest nasz drugi dom. Nasz nowy dom. Ślicznie tu jest. Bardzo mi się podoba to miejsce. Odpierdolimy je, ale musimy zarobić trochę kasy, bo mam tylko 2000 obecnie. Więc na razie zostajemy w tamtym mieszkaniu, ale tu będziemy częstymi gośćmi. Także, kochani, robimy malutką przerwę. I po przerwie, ale on jest sexy. I po przerwie wracamy do The Sims 3. Tak, bo już prawie skończyliśmy karierę dziennikarza, więc wracamy do The Sims 3. Także do zobaczenia dosłownie za max 10 minut. Dziękuję, do zobaczenia.